Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, my jesteśmy, w krypcie, tutaj z Wardokiem porozmawialiśmy, no i wchodzimy zwiedzić kryptę, otwieramy i są jacyś przeciwnicy, tutaj nie, tu coś jest, czy on mnie widzi? Nie widzi mnie, ten mnie widzi, dobra. Ten mnie widzi. Leży. Leży. Ktoś idzie za mną? Chyba. Chyba nie. Chyba jestem bezpieczny. Ciało, zakrwawiona koszula. Tu coś jest. Chyba tu nie wskoczę, ale od drugiej strony pewnie tu da się wejść. Czekajcie. Tu jest gościu. Upsi, upsi. Nie stał do mnie tyłem. Czemu idą na mnie? I jest ich więcej. Nie idą na mnie. Idą. Wow, ale dostał headshotcika. A co z tym? Dobra, idzie kolejny. Leży. Duchowy kamień. Podnieś. Łąka, cebula, whisky. Kto tutaj cebulę przyniósł? Jesteśmy w krypcie. Jajko? No to jeszcze... A, zobaczył mnie. Dobra. Biorę. Ryba, ryba. Czaszka, mączka. Zbrodnia walońskie. Co się stało w Borough? Całą rodzinę smutny koniec, musiał upłynąć 20 lat i kara. Okej, to sobie będziecie mogli przeczytać. Natomiast teraz tak. Aha, czyli ja jestem tutaj na początku. Tutaj było taka mała... Dobra. Tam jeszcze mamy gościa. Leży. Tamten mnie nie widzi. Tu coś jest? Na razie nie. Dobra, to idę tu. Halo, halo. Dobra, awansik jest. Piękna sprawa. Krzep i zepsute mięso. Czekajcie, bo mi pies tutaj łóżko gryzie. Dobra. Cały dzień spokój, usiadłem do nagrywania. Tam jeszcze ktoś łazi. I sami widzicie, co tu się wydarzyło. Dobra, czekajcie, bo ja już się trochę zgubiłem. Tutaj jest ich jeszcze kilku, ja będę musiał się cofnąć, bo trochę jestem zgubiony tu. Wow! Ten był jakiś silniejszy. Nie umarły. Jakiś tam skórzany pancerz miał. Dobra. Tu sobie zjedzmy. Czekajcie, bo ta krypta jest naprawdę duża. I ja mam wrażenie, że pominąłem kilka miejsc. Tu mnie jeszcze chyba nie było. Tu jest jak... Już mnie widzi, nie umarły. Tam też coś jest. Do widzenia. Gdzie kolejny? Wow! O kurczę. Kość. Kość, mączka kostna. Co czas wrażenie, że ich jest więcej i gdzieś tu łażą jeszcze mi. Kość, mączka. Biorę. Tam jest jeszcze ktoś. Zardzewiały długi miecz. Tego nie potrzebuję. Podkowa. Dzban ceramiczny chyba nie jest mi potrzebny. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też żołądź. Weźmy i żołądź. Chyba mnie już widzi? On mnie widzi, tak. Okej. Powiem wam, że prosty sposób na pokonywanie tych potworków. O, gra zapisana. Się zaklinowałem przez chwilę. Dzban. Tu coś jest. Mikstury leczenia dwie. No dobra, cofnijmy się. Pojad. O, tu coś jeszcze jest. What? Zapomniany rycerz. Co? A to co? Czy to wybuchnie? To wybuchnie. Także myślę, jak to na mnie biegło. Czekajcie. Wow. Czekajcie, co je... Dobra, miałem zapis. A jego jak pokonać? On był cały pancerzony, był. Trzeba jakiś słaby punkt mu znaleźć. Albo obuchem. Może miecz... O. Może miecz nie będzie dobry. Ty, skąd on się tu wziął? Czekajcie, ja byłem tu. Ja biegłem tu. Pobiegłem tu. Nie. Czekajcie. Gdzie on był? Byłem tutaj. A, widzicie, dobra. Tu dwie mikstury. Zapiszmy grę. Pojady. Zapiszmy grę. O, i teraz tak. Któryś z nich wstanie. Tu jest. Przecież mnie zwanshotował. Przecież mnie zwanshotował. Zaraz. Czy ja mam czym go tu pokonać? Nakłada truciznę. Zmniejsza koszt wszystkich akcji. Przywracam kradzież życia. Chyżość. Kondycja. Resetuje statystyki. No kradzież życia raczej na niego nie zadziała. Czekajcie. Dobra. Tu idziemy. A, tu byłem. A z tej strony też mi ktoś przyjdzie? Z tej nie. A tu? Dobra, to na razie idę w tym kierunku. Ale tu... Nie, tu nie byłem. Dziki amulet. Fragment poroża, drewniany młotek. Krzymi ten amulet. Zwiększa obrażenia o 1%. Ja je wyrzuciłem, to nie. Ja je chciałem ubrać. Ekwipunek. Błyszczący kamień, nie. Każdy zabity przeciwnik ładuje kamień. Kiedy kamień zostanie napełniony, kamień ulega zniszczeniu i w pełni przywraca zdrowie i manę. Nie. No dobra, a gdzie ja mogę? To są relikty. Relikt broni. Aha, to się do broni wkłada. No dobrze. Zapiszmy grę. Na razie pominąłem tamtych przeciwników, ale no zobaczymy. A, czekajcie, ja się wróciłem tutaj. Czyli zrobiłem kółeczko. Czy jest tutaj mapa? Nie ma. Tu zrobiłem kółeczko. Tutaj tych pokonałem. Okej. Okay. Dobra, może w ten sposób. Czym mnie to zwanshotowało? O kurde, nie mam zapisu tutaj. Dobra. Jego da się pokonać, ale ja nie wyczuwam tej odległości. Ja Okej, mam po wzięciu tych amuletów, tak. Wydawało mi się, że jestem chroniony. Tu się okazało, że jednak nie. Dobra. Ale nie było tego wybuchającego, nie? Wiecie, to było tu. Mhm. No, ja w niego nie trafię. Czekajcie, 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 bo... Nie jest dobrze. Muszę się nauczyć tej walki jeszcze, ale... A może na boki... Przejdę? To się nie dzieje. To się nie dzieje. Jak go pokonać? Ty, ale bym spróbował jakąś inną bronią może też. No ale dobra, czekajcie. Bo ich jest dwóch teraz, widzę. Przedtem mnie zaatakował inny. Teraz też mnie atakuje. Czy mogę go tak... Nie. No, ci nie. Nie, czyli to tu. A widzicie, bo to nie zasłania. Teraz już widzę, co tam się wtedy wydarzyło. Oha, on się przesuwa z tym, ale mam zapis, mam zapis. Dobra, no to nauczymy się jego movementów i to zrobimy, tylko drewniane są te movementy. I on też, widzicie, on z tym namierzaniem się przesuwa. Czyli to trzeba jakoś wytajmować w ostatniej chwili. Dobra. Wendy! Jeszcze pieseł mi tutaj broi. Ja w ogóle chcę z nim walczyć. No dobra, ale to było... to było bronią kłutą. A czy mam jakiś obuchową? Topór? Tu nie jest napisane, jaki to jest, jaka broń. Ty, ale ten stępiony Claymore jest... lepszy od mojego. 22... No, załóż go. A młotem? Spróbuję młotem. Młot nie. Młot nie. Jeżeli mogę tak zawalczyć, to spoko. Dobra. Nie mogę zapisywać podczas walki. Wytajmowanie tego jest jakieś tragiczne. Nie wiem, czy powinien być na wyższym levelu, może tutaj. Łuk? No taki pancerz, łuk, nie wiem, czy da radę, ale... Ty, udaje radę. On ma stuna ode mnie, patrzcie. On ma stuna przez perka. Już nie ma, ale miał. Nie, ja miałem jakieś strzały chyba. Co jest? Przez chwilę miałem, nabijał się stun, później przestał, ale to jest dużo, to jest dużo. Dobra. Kurde, ale się trafił przeciwnik. Trzeba pokombinować. Mhm. Leci, siada ten stun. Bo on nie wie, to jest ciągle jako atak z ukrycia, więc ten stun dlatego się nie może ruszyć. I przedtem chyba tamtego bossa też tak zrobiłem. No dobra. Tak cheatersko trochę, powiem wam. Nie podoba mi się to. Strzały odzyskałem i ten miecz mnie przeważył. Wow, ale zobaczcie ile on przeważył, ile on waży. Czekajcie, coś bym tutaj powywalał. Jedne buty szlachcica. Magię mam jeszcze. Przyzwanie kruka. Czekaj, bo przez pomyłkę... Okej, tu mam kruki. Natomiast teraz tak, widzę, że te miecze... Upuść. Upuść, jeden sztylet, drugi zostawmy. Jeden łuk upuśćmy. 206, to ten miecz waży 100. Aha. Ten pęknięty kamienny miecz waży 100. Ja go na razie muszę wywalić. Ja go na razie muszę wywalić, będziemy używać stępionego Claymora. O Boże, myślałem, że to jest... że mi tutaj wstanie. No dobra. Tu jest ten wybuchowy. Doświadczenia dużo, ale oberwałem trochę. Teraz tak. To jest ważne. Tutaj będzie kolejny ziomek, który gdzieś wstanie. Wzmocniona skrzynia. Materia medica, rośliny niebezpieczne, wgnieciony hełm rycerza. Co jest? Wszystko, o właśnie. No jest lepsze na pewno od mojego. Spalona skóra. Kula ognia. Pojad. Mikstura. Działa jak większość mikstur. Eliksir zwiększa, wywołuje furię. Okej. Ale ja zdobyłem jeszcze księgę jakąś. Bukiet dla Betrys. Czekaj. Materia medica. Pokryta broń, narastanie zatrucia. Dobra. Zobaczcie ten status tam. Tylko mi strzał braknie zaraz. Albo nie. No dobra. Nie. Złamana strzała i ten znowu ten pęknięty miecz. Więc tutaj już wszystko. Zostaje mi droga w tym kierunku. Jest ziomeczek jakiś i to jest chyba ten Nekromanta, co? Czy ja z nim mogę pogadać? Chyba tak, on mnie nie atakuje. Mogę z nim pogadać. Czy to ty jesteś Slowdrag? Niewielu innych praktykuje nekromancję. Necromancy. Such a strong word. I do dabble in the dark arts, yes, but I wouldn't call myself that. Zabierz ludzi i ożywiasz ich zwłoki. Jak inaczej byś się określił? Merely an adept of the darker arts. Slafdar was a real necromancer. Fascinating man. Way ahead of his time. Co jest w tym takiego fascynującego? What isn't? He was the first one to experiment with death magic. It wasn't altogether forbidden, but those before him seemed to fear taking that step, either because of misplaced morals or superstition. They did not see, or maybe did not want to see, that death is merely an end, not the end like everyone thinks. Może mieli rację, co przez to rozumiesz? You see, the dead, especially those who suffered sudden and violent deaths, rarely actually want to leave this world. Nearly everyone has regrets. Those don't go away just because you die. While more willful or vengeful individuals can abandon their humanity and continue as wraiths, most of the others need a bit of a nudge. And then they can go on. Of course, at the moment they lack cognition. But it's a work in progress. To nieistotnie, musisz przestać to robić, co tu robisz. Stop. What I am doing is very important. Besides, I'm hardly hurting anyone. Anyone important, that is. Ale robisz coś złego, nie mogę pozwolić na eksperymenty. Pozwolę ci żyć, coś w tym jest. Mogę pozwolić ci żyć, ale musisz znaleźć sobie inne miejsce. Sam wiesz, że pewnie zaraz przyślą kogoś innego. Nie będziesz miał chwili spokoju. Pomyśl o czasie, który zmarnujesz walcząc z nimi. Nie, mogę ci pozwolić, ale musisz iść w inne miejsce. But here is perfect. Don't understand. This land is steeped in violent death and misery. It creates a special kind of energy I won't find anywhere else. Sam wiesz, że pewnie przyślą zaraz kogoś. I can face anything they throw at me. My servants are capable enough. Chyba będziemy musieli z nim walczyć, a nie chciałem. I will not leave this place. O kurde. Zabił mnie. Nie miałem już staminy, muszę na tę staminę uważać. Nie spodziewałem. Ja w ogóle chciałbym, wiecie, żeby mnie nauczył czarnej magii czy coś takiego. W to liczyłem, ale miałem tylko siłowe rozwiązanie. Dziwne. Dokładnie to samo chcę kliknąć. Dobra. Teraz zostaliśmy my? Czy ty daleko? Ty leczysz się. spokojnie odejdźmy. Kurde. Już robiłem ten zbud. Możliwe, że za szybko tu przyszedłem do tej krypty. No ale zobaczymy. Odbiegnijmy. Dobra. Dobra. Kostur czaszki, dziennik. Czata nekromanty. Pokażmy dziennik. W trakcie mojego odosobnienia doznałem objawienia, które oferuje zarówno klarowność, jak i niepokój. Moje myśli kierują się ku tym, którzy niegdyś stronili ode mnie. Powodowali zazdrość i urazę. Czyli tutaj jak robił badania, natomiast co? Zbroja, magiczny pancerz. A to? Tarcza mocy, obrażenia. Przy trafieniu odzyskujesz obrażenia jako manę. Czyli na drugą rękę. Czy mogę mieć tu to, a w drugą rękę mogę dać jakieś zaklęcie? No dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Płonący węgielek. Pocisk. I mam many teraz. Mana musi mi się zregenerować, wiecie co? Zagramy sobie trochę nekromantą. Te buty dają 2 złota po pokonaniu przeciwnika. Dobra, czyli w lewej ręce będę miał sztylet, w tej to. Tarczy nie potrzebuję. Tu jednak Claymora mimo wszystko będę miał, no ale spróbujemy podziałać w ten sposób trochę. I co, prawy to będzie coś takiego, a lewy to będzie to. Wymagane kilof, krew potwora, nie mam kilofu. Ile trzeba by było znaleźć? Krew potwora, zepsute mięso, szczypce. Laboratorium alchemiczne. Broń powoduje podpalenie, mógłbym zrobić coś takiego. Tu tyle, tam jeszcze mogę iść. Też wymagane kilof. To jest jakaś kopalnia. Tu nic. Może zagramy jako nekromanta. Na razie potestujemy różne klasy. O! A chyba wiem, gdzie my wyjdziemy. To będzie ten skrót. Tak jak w Skyrimie dali takie skróty, patrzcie. Zeskoczymy tutaj. Kilo by się przydał. Nie. To jest jakieś inne miejsce jednak. Amfora. Amfora. Ale strzelam, że zmierzam do tego miejsca teraz. jakieś katakumby. I to jest to. Mogę tu... Śmiertelnik strażnika. Czyli był taki strażnik. I tu jest zaskoczenie do tego miejsca, gdzie na początku... A, tu jest przejście, to tego nie widziałem. Że tu też było wejście, natomiast tutaj cofnę się do samego początku mapy. Że tu nie ma żadnego potworka, nawet tego małego, kroczącego. Na wszelki wypadek zapiszmy grę, ale nie widać go. Była ta moneta i miód pitny w szkatułce. O, ciekawe co z nim będzie. Oh, you're back. And how did you like our crypts? Twój pan nie żyje. Yes, I felt that. He must have been surprised. People like him tend to forget that it can happen to them too. Co z tobą będzie? I guess I'll do what I always do. Clean up, put everyone back to sleep, and then take a little nap myself. Someone will come along again sooner or later. We can't have them seeing such a mess, can we? Zobacz, jak to? To co zwykle. Well, this master wasn't the first one. I'm sure he won't be the last. Może ja zostanę jego panem teraz. This place is very popular with their kind for some reason, and they always leave it in such a state. It's not like it would hurt them to pick up a few bones and put them back in place. No to chyba czas się pożegnać. If you wanted to be, sure. We all appreciate the company here, especially me. Although, I won't be able to have another chat with you for a while. No dobrze. Co, wychodzimy na zewnątrz. I tu jest chyba noc, chociaż może już jest dzień, bo trochę siedziałem w tych katakumbach. Może powinien się tam wyspać. Zobaczymy. Król Artur i jego podwładni przybyli do Avalonu wiele wieków temu, uciekając przed plagą pustoszącą utracone ziemię Czerwonym Morem. Tam jest zwierzyna. Ty leżysz, ty leżysz. Jeszcze sprawdzę, czy te mniejsze krypty te da się wchodzić, czy do wszystkich da się wejść. Tu są puste skrzynie, tu też. Oparzanie mi weszło. Dobra, tu już mam wszystko, ale widzę jakąś wieżę tu. I co to jest za jaskinia? A, to była mała krypta. Tu jest jakaś wieża, nie? Przede mną. Chodźmy. Jakieś ruiny. Pode mną jacyś przeciwnicy. A pode mną jest jeszcze skrzyneczka. Z wytrychami. Butów rybaka akurat nie potrzebuję. Tu coś chodzi. To jest ten ognisty wybuchający. Tam też coś jest. Najpierw pójdę sobie tutaj. Tam są ludzie chyba. Nie, jest przeciwnik i to duży. Jakiś boss. Ale ja go nie widzę. Jest ewidentnie tuż przede mną. Czyli to też działa w ten sposób, że stunuje. Dobra, ziomeczek jest naprawdę duży. O kurde. W ogóle jakaś wielka jest. Czy on zrobił unik? Chyba tak. O Jezu. Plecak, jedzonko. A, nie to. Miało być jedzonko. Prawie. Zrobimy to raz jeszcze. Zastanawiam się, czy nie podejdę i nie dziabnę. Bo to powinno dużo obrażeń też zadać. Ale spoko. Jest nowe archetyp przeciwnika. Mógłbym co prawda biegać, strzelać. Chciałem też trochę, wiecie, powalczyć. Zaraz. Gdzie ona jest? Teraz jest tu. No dobra. What the heck? Ciężko jej skilli uniknąć. Może nałożymy coś na miecz sobie. Może nałożymy coś na miecz. Jakieś trucizny. Wtedy spróbujemy. Ewentualnie jakbym nie chodził w szatach nekromanty, to bym nie otrzymał też takich obrażeń. I teraz to zrobię. Zmienię chyba te szaty nekromanty na to swoje. Założymy swoje ciuszki. Zróbmy tak. Dobra. Na razie tego nie. Po prostu załóżmy teraz sobie stępiony Claymore. Tu jest ten młot, to nie. Przez pomyłkę wywaliłem łuk. O kurczę, ale berwa. Czy to jest OP? Muszę to znerfić na wersję. Może też nie powinienem tego używać, ale... Ej, noże do rzucania. Chuj wilka. I tunika skrytobójcy, dobra. Świetnie, dostałem secik, który chciałem mieć. Spodnie skrytobójcy, maska skrytobójcy, rękawiczki. Czekajcie, to jest to. No. I... tak. I teraz... no i to jest secik, który chciałem mieć. Dobra, tu na wszelki wypadek sobie weźmy kostur z... tym. No, pięknie. O, się zmęczyło. Potrzebna skrzynia. Mam secik, którym mogę już grać. Czyli co, mam set nekromanty, set skrytobójcy. Fajnie, to jak tak Dark Soulsowo zbieram takie seciki. Lek na niestrawność, kamień szliferski. Wilcze futro, tutaj pól już. Czosnek. Mam wrażenie, że grafika się zepsuła. Jestem przeciążony. Jest interakcja do gotowania. Przepisy. Strawa żeberka. Stwórz wiele. Dobra. Przysmak sewala. Stwórz wiele. Uczone ziemniaki. Potrawka z dziczyzny. Cholernie dobra ryba. Ciasto mamy. O! Właśnie. Stworzyliśmy to ciasto mamy, potrawkę z dziczyzny, cebularz. Dalej jestem przeciążony. Dobra, wezmę jeszcze ser jakiś. Natomiast co mnie przeciąża tak bardzo? Pewnie jakieś tutaj rzeczy. Upuść buty i już. Już nie jestem przeciążony. Cudownie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!